Witam Was tutaj, cześć z nóż i zapraszam Was na kolejny odcinek z Tytany Powodziowe. Jak widzicie, nasza powódź tutaj się rozprzestrzenia. Ja za chwilę tutaj popuszczę więcej oczywiście meteorów, bo to jest najważniejsze. Co nie zmienia faktu, już musimy dobić w dzisiejszym odcinku 2,5 tysiąca ludzi w naszym mieście, gdzie nie mamy jeszcze tysiąca. Co jest problematyczne. Po co 2,5, bo do tego można kupić dopiero kolejny kawałek ziemi. I musimy pójść w tamtą stronę, tak, do autostrady i zobaczymy jak to pójdzie, tak? Miejmy nadzieję, że uda mi się. A jeśli nie, to nie zobaczycie nawet tego odcinka, bo będę musiał po prostu nowo to zacząć. Także tak to wygląda. To jest nasza dzielnica. No i w tym rejonie zacznę sobie budować jakąś lekką dzielnicę. Widzimy popyt na mieszkania, więc tutaj sobie damy mieszkania tu dotąd. Teraz to zrobię. To w sumie mogę teraz zrobić z wami nawet. Pieniędzy to trochę mamy. Tak. One się tam pojawiają. Sporadycznie, ale jednak są. I później non stop będę po prostu spuszczać te katastrofy tam dalej, aby trochę nam spowolnić to, co tam się... No właśnie, tam się pojawia. No ma tutaj. Tutaj, no i tu bym najchętniej sobie zakręcił. O, dobra, udało się. I stąd to oczywiście... Rzecz jasna, też dalej będą tam domki. I tu nawet dojazd na takim do autostrady, niech będzie. A czemu by nie właściwie? Dobra, to jest takie podłączone. No i ten cały rejon, bo handel ma tutaj jeszcze miejsce, to będą oczywiście nasi mieszkańcy. Może poza tym miejscem, gdzie tu jest ten handel, żebym zostawił. Dobra, proszę bardzo. I tu się budować wszędzie. Wszędzie, dosłownie wszędzie. Później będziemy patrzeć, jak się tu rozbudowuje. Miejmy nadzieję, że całkiem nieźle. Czekaj, daj mały pędzel. Mały pędzel. No. I tutaj jeszcze będzie handel. O. Tak, bo tutaj jest ten przemysł od razu. A ja nie chcę łączyć przemysłu i mieszkań tam mimo wszystko. Nawet w tego typu scenariuszu to nie jest dobre rozwiązanie. No, zobaczmy, jak jest z wodą. Wody by tu nie mać, tak jak myślałem. Mamy jeszcze trochę pieniędzy, więc możemy im tutaj dać to. Dobra. I tutaj możemy to tak zbudować, żeby jak najwięcej w przyszłości tego zająć. Czyli w ten sposób. Dobra. I w drugą stronę tak samo. Tylko, że w drugą trzeba trochę do góry pójść, bo tam mimo wszystko jakieś budynki są. Jeszcze będą. Dobra. Proszę bardzo. No i sądzę, że to jest dobre rozpoczęcie, a ja w tym czasie wyrobię kataklizm. A co? No i mamy pierwszy 1000, udało nam się wbić, oczywiście idziemy dalej. No i tak, brakuje nam wody, co oznacza, iż trzeba podnieść budżet na wodę. A on akurat jest nisko, więc ty nie będzie problemu. Chociaż na nas w sumie nie musimy podnosić, bo my tu nie mamy nocy. I problem związany. Dobra, meteory pospuszczałem, na razie poczekamy teraz chwilę. Ewentualnie mogę spuszczać parę tutaj. Ale poczekamy i zobaczymy, jak to by się ustabilizowało, na jakim poziomie to by było. Bo aktualnie to jest po prostu tyle tego pospuszczanego, że no właśnie, to wygląda jak wygląda. Czyli nie wiadomo właściwie, na jakim to jest poziomie, bo to wszystko po prostu cały czas wpływa w różne rejony. Najwyżej tutaj jeszcze jedną serię możemy podobić. No i oczywiście tutaj jak najgłębsze to trzeba będzie robić. I też te fale, kontrafale są dosyć dobre, no tutaj się, no widzimy, się przechodzą przez siebie, tutaj dochodzą. Na pewno żadna fala teraz nie dojdzie do miasta, bo przez to się nie da przetrzeć, no chyba, że tu bokiem, ale i tak to będzie jakoś bokiem właśnie iść. No ma, brakuje nam jeszcze paru. 3500 uda nam się chyba wbić właśnie w kolejny poziom, dzięki czemu... Tak, komunikacja miejska powstanie dopiero kiedy przeniesiemy to miasto, może to będzie dzisiaj. Zobaczymy. Okej, no i cały czas jest problem z wodą. Czemu? Nie wiem.
chyba te 90% to im nie wystarczy. No, dajmy to na 100. I powinno być już dobrze. Bo tutaj połowa tego mojego przemysłu nie działa, a to nie jest dobrze. Halo? Budżet został podniesiony. Czemu nie wzrasta produkcja wody? $29 000 ciągniesz. Ale czemu nie więcej, skoro możesz więcej? I powinieneś więcej. Nie chcę stawiać tutaj gazu kolejnej, bo nie ma to dla mnie sensu póki co. Znaczy 11 000 jest dopiero dużo? Trochę dużo. Coś jest nie tak z tym. No, póki co postawimy drugą. Ale to jest tylko i wyłącznie póki co. Zobaczymy, czy to da faktycznie, bo tu może wody nie ma, ale przecież to nie ma znaczenia. O, teraz już jest za dobrze nawet. Tak, to sobie zejdziemy z budżetem. Nie tym budżetem. Ja może podnosiłem nie ten budżet. Może podnosiłem na prąd. Chyba tak to było. To ty byłeś na 90 pewnie, a ty... Tak. Sobie to pociągniemy, a ciebie wyłączymy póki co. Mamy już postawioną, to niech będzie na przyszłość. Ale jeżeli tak zrobiliśmy, to chyba będzie i tak dobrze. Prądu jest za dużo. Zejdźmy sobie do tych 80% i tutaj tu do 80%. No i co dużo mówić, czekamy na 150, przy 150 jeszcze raz zobaczymy, co my dostaniemy. Kształtowanie krajobrazu, to się bardzo przyda, wiadomo, zapory i tak dalej, miasto będzie na wyższych poziomach można było budować. Rybołówstwo, może skorzystamy, chociaż jest to co najmniej ciekawy pomysł. Robienie połowów na terenach zewowych, co nie znaczy, że nie jest ciekawy pomysł. Logistyka, to jest multi nowych przepisów, przepisy nas nie interesują. Parki, to jest miło, że parki się pojawiają. O, i możliwość budowy głębokich i szerokich kanałów, to też się nam przyda. Dobrze. Szkoła publiczna, średnia szkoła i biblioteka, no i parki. No i odpływ wody słodkiej, co jest akurat na pewno minusem. W sensie to nie jest nam w ogóle potrzebne. Ale jakieś parki i tak dalej może być. Z tego co widzę, to przemysł pierwszy taki właśnie tego typu, to pojawia nam się właśnie rybny. Co jest nawet sensowne. No. Prąd jeszcze z tego co widzę możemy zejść w dół. Bo i tak jest on bardzo odjechany. A czekaj, nie ten... To nie to. To były ścieki. Ścieków dużo produkujemy. Czyli ta jedna taka oczyszczalnia dosyć dużo nam daje. Zobaczmy, ile ty dajesz. No dużo. Dużo, faktycznie dużo. No ma. Powoli się to zaczyna uspokajać. To jeszcze oczywiście są jakieś ostatnie fale, jak widzimy. Teraz idzie w drugą stronę. No w drugą stronę może iść. I zobaczymy, na jakim to będzie poziomie. Już widzimy, że to naprawdę trochę poschodziło. Chociaż tutaj jeszcze idzie. Ale to się cofa. To jest właściwie na fazie już cofania. Więc dobrze. Dobrze, my poczekamy. Prąd już wam podciągnąłem do góry. Halo. Jeszcze do góry. No dobra. Czekamy dalej. No i proszę bardzo, biliśmy 1500, do kolejnego daleka droga, co nie zmienia faktu, iż no, całkiem nieźle nam tutaj idzie. Mamy rybołówstwo, zaraz zobaczymy, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens rybołówstwo właśnie.
Mamy obszary przemysłowe, czy nie? To jakiś jeszcze jeden przemysł musi być, pewnie przemysł leśny. A, multum nowych przepisów, bo właściwie przepisy zostały odblokowane, bo dzielnice zostały odblokowane, jeżeli mi się dobrze wydaje. Albo nie, dzielnice już były, ale mniejsza z tym. Ścieżki padkowe, parki, kanały, wały przeciwpowodziowe, no multum tego oczywiście cuda niestworzone. No i parki, tak jak widzieliśmy wcześniej, i edukacja nowa, więc zacznijmy od prostych rzeczy. A mianowicie, co skłoni tutaj dużo ludzi, żeby przyjechać? No, nowa edukacja. Więc postawmy sobie tutaj nasz główny budynek, w sensie tej nowej edukacji. Tylko tak bym go chciał postawić, żeby nie wyburzyć tu pół miasta teraz. No, bo może tu by wyszedł. No, wali druta, co jest na minus, ale możemy go sobie tutaj wziąć z powrotem. Dobra. No i pieniędzy właściwie już więcej nie mamy na nic, na nic cokolwiek. Świetnie. Ale nie, zobaczmy. Aha, lasy i rolnictwo to zostało blokowane, a ryby. Jakbyśmy mogli. To w ogóle kosztuje 8 tysięcy taki początek. I w teorii jakbyśmy to postawili. W sensie tak, mój plan jest prosty, aby go postawić o w tego typu rejonie gdzieś, gdzie jest zbyt właśnie teraz duża wysokość. I wypuszczać to do robienia połowów. No teraz jeszcze spadnie dosyć dużo meteorów, tak? Ale mniejsza z tym. Natomiast są rzeczy ważne i ważniejsze, co dostaliśmy, mianowicie to. I możliwość robienia takich rzeczy. Cyk, cyk, cyk. Pieniądze szybko znikają, ale tym będziemy się teraz dosyć mocno bawić. Czemu mamy tak mało pieniędzy? No bo, jakby to powiedzieć, próbuję oszczędzać na czym możemy. Po to, aby po prostu jak najwięcej szło mało podatków do naszych ludzi, dzięki czemu oni chcieli się tutaj budować. No i taka właśnie jest tutaj moja taktyka. Jeżeli są małe podatki, to dużo ludzi przychodzi do miasta. Co zmienia faktu, iż aktualne podatki są kuriozalne, więc tak. To sobie podciągnijmy, może nawet do 4, bo w sumie nic nie zarabiamy. Prądu trochę zaczynamy reklamować i wodę też podciągnijmy do 110. I miejmy nadzieję, że edukacja będzie spokojnie się rozwijać. O, bo widzimy, że tutaj jest problem z prądem. O kurczę. A nie, dobra, on tak po prostu leciał w dół. Już myślałem, że tutaj faktycznie gdzieś rypnie. Tak, tutaj pogłębiamy naszą tamę za darmo i później stąd będziemy po prostu to wyrównywać ten teren. Ale to wiadomo. To będzie jeszcze później. Dobra, z tego co widzę, to są ładne, ładne dziurki. Dobra. My idziemy tutaj dalej, bo jeszcze próbujemy dzisiaj wbić kolejne. No i standardowo nazwa dla miasta, jeżeli macie pomysł, to oczywiście piszcie w komentarzach. Zastanawiam się, czy nie puścić jeszcze jednej śmieciarki. Może wiecie co, nie jest to taki głupi pomysł. Mamy aktualnie 4 na to całe miasto. Chyba to nie jest taki zły pomysł, żeby dać im więcej. Dajmy na 60. A, to jest trochę przydużo. 65. A, proszę bardzo. No i oczywiście lecimy dalej. Ale ja uwielbiam takie, w tym scenariuszu to jest bardzo powszechne, ściany wody, które uda mi się wysłać w przeciwną stronę, dzięki czemu będzie kataklizm z drugą stronę, ale ściana wody, no to jest coś, czego chyba, w sensie jest realne w normalnym życiu, ale w Cities Skylines dużo, dużo prościej jest to uzyskać. Słuchaj, to jest ten kataklizm, który robiliśmy, dziewczyna sobie pływała na początku intra, już jest całe niestety zalane.
No i wbiliśmy już ponad 2000 ludzi, dopiero teraz zauważyłem. Co nie zmienia faktu, że jeszcze nam brakuje ponad 500 osób, aby wbić kolejny kamień milowy i się przenieść. W sensie w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy się będziemy przenosić. Tak daję 50-50. Bardziej może zobaczymy sobie, mniej więcej sobie przygotujemy tereny pod to. No, także całkiem nieźle na to idzie. Śmieciarki trochę podciągnąłem, szkoły tutaj wszystko działa. Jak widzieliście, może tutaj wały, o przypadzą, mamy już zrobione. Tutaj, tak, niestety tutaj ta woda już dopływa aż dotąd. Jeszcze zastanawiam się, co z tym zrobić. Ona tutaj w teorii płynie w dół. Ale w praktyce jest tutaj to dosyć dobry, szybki pas dla wody do ucieczki, żeby tutaj mi wpłynąć. Jeszcze zobaczymy, jak do tego podejdę. No tutaj nic się na szczęście nie zalało, przecież tą falę, która przez przypadek powstała. I ogólnie ludzie się też cieszą, tego nie byłem świadomy, jakim ulepszam drogę. I zobaczcie, teraz buduję to. No, może przy tej nie podziało tak. O, widzicie, oni się cieszą. Oni się cieszą, że mają lepsze drogi. To jest... No, może być, tak? Mnie to nie przeszkadza w ulepszaniu im tych dróg. Wręcz jak dla mnie to może być. Co mogą tutaj byśmy mogli zrobić coś nowego? Mówicie, może pierwszą jednokierunkową drogę w tym mieście. W ogóle ten odcinek, w sensie ta seria, tak jak ktoś już to tam mówił w komentarzach, to będzie, że to jest bardzo krótkie będzie. I czemu? No bo zobaczcie. Kamień milowy kolejny to jest 2600. Daje nam tutaj niesamowitą opcję wycieczek pieszych, z której pewnie skorzystamy. Co ważniejsze, autobusy, nowy kawałek ziemi, autostrady, nowe drogi, no pełno nowej komunikacji, co najważniejsze oczywiście autobusy, tylko w nie będziemy szli. No cmentarz się pojawia, no jakieś ważne budynki, ale ogólnie tak to mniej więcej wygląda. Schrony, czyli rzeczy, które są najmniej potrzebne, no i tego typu rzeczy, nawet urząd pocztowy. Dobra, to są bardzo ważne budynki tutaj. Natomiast tutaj mamy już 75 tygodni w grze, co oznacza, iż ten scenariusz, jeżeli tak dalej pójdzie, to my zrobimy w 3 odcinki. Szybko pójdzie, ale to dobrze, bo mamy dosyć jeszcze i tak dosyć dużo scenariuszy przed nami, więc to nie ukrywam, że to nie jest żaden problem, spokojnie. Dobra, my kręcimy, w ogóle musiałem wziąć jeden kredyt w międzyczasie, zaraz wam pokażę po co. Ponieważ mamy tutaj, o, coś takiego. I druga już trzeba było postawić. Więc tak to wygląda. Wygląda bardzo przez 16 tygodni. Aha, 15. O, i widzę, że to jest ich jedna z ulubionych ścieżek. To może jak wam ta ścieżka tak się bardzo podoba, to my byśmy to ulepszyli. Czekaj. Bo to by w sumie ładnie wyglądało, jakby tu była taka większa ścieżka. Byśmy sobie zrobili coś takiego. O! Jeszcze z drzewkami możemy nawet tutaj dodać. Dobra. I jeszcze jedna rzecz mi się teraz zastanowiłem, czy my możemy budować... Nie, drogi z pasem zieleni... o, to, od 5000 możemy to budować. Na szkoda, bo bym już zrobił jakieś trasy rowerowe, no ale... Ponieważ nie możemy, no to nie możemy. Znaczy, dużo jest tych ciężarówek, co to jest? Aha, po prostu ciężarówki. No to jest ewidentnie droga główna, lokalna, więc ruch jest. Dobra. Lecimy dalej. Woda nam tutaj bardzo powoli już teraz to zwolniła, jak teraz nic nie spuszczam. Co nie zmienia faktu, że jakby coś, jesteśmy oczywiście gotowi do ewakuacji. Chyba podciągniemy już na 100% teraz nasze śmieci. Śmieciarki. Nie, może nie, przesadziłem. 85. 11 ich będzie. Bo tutaj już niektóre budynki niestety, no mają problemy. No ma. Bardzo się wstrzymywałem z ulepszeniem tej drogi, ale jest najwyższy czas. To jest jedna z takich tych ważniejszych dróg. I wywalimy też to. I to. Tego nie chciałem robić, ale zrobimy. Bo mimo wszystko to będzie więcej miejsca na budowę naszego miasta. Tak samo to, to i to. I proszę bardzo, tutaj to, a tu będzie przemysł. Co taką przemysł, no tutaj się za chwilę cały zabuduje. Mieszkania tak samo już się budują nieźle. Dobra, to sobie zróbmy tutaj jeszcze jedną ścieżkę, w sensie ścieżkę, drogę. Stąd, tu, te drogi niestety są najgorsze. No, ale to wiadomo, bo są pod takim kątem i tutaj cokolwiek trudno zrobić. Ale mniejsza z tym. Lecimy, chyba że, nie mam aż tyle pieniędzy. 2400.
Jak będziemy mieli tyle, to ulepszymy tą drogę, bo mimo wszystko ona może być ważnym, a właśnie punktem komunikacyjnym. I gdybyśmy to ulepszyli, to na pewno byli mieszkańcy zadowoleni. Lecimy dalej. No i udało nam się dobić do kolejnego kamienia milowego. Mamy nowy kawałek ziemi. Transport, tak jak mówiliśmy, no i oczywiście bardzo ważne usługi pocztowe. Co jest ważne? Cmentarz, no to wiadomo, tam też przy okazji się przyda. Ja, mniejsza z tym. Ja tu zacząłem trochę sobie ulepszać tę ulicę, ale sądzę, że... No ma, te 600 możemy wydać na to, ale poza tym nie będziemy na to wydawać. Komunikację miejską zrobimy dopiero wtedy, kiedy będzie już to bardziej trochę ogarnięte. I tak, sobie kupmy nowy kawałek ziemi. My tam tylko go kupimy, nie będziemy się jeszcze przenosić dzisiaj. Mamy dwie opcje, albo kupujemy ten, albo ten. No i chyba nie będę was dziwić swoją nogą. Tu jest 0%, tu jest 58, 40, 44 w teorii tutaj jeszcze da się coś tam robić. A tutaj nasz poziom to jest, w sensie tak, tutaj jest 0, tu jest 19, czyli mało. Tu jest 58, nie ma żadnej wody, ale się pojawi. Więc kupujemy sobie ten kawałek ziemi. Możemy jeszcze kupić jeden kawałek w przyszłości i to będzie prawdopodobnie ten. Ten na górze. Bo góry, wiadomo. Ale nie wiem, czy do niego dobijemy, do niego raczej wątpię. To już pozostaniemy przy tym, co jesteśmy właściwie. I my tutaj też daleko się nie będziemy przenosić. W sensie tak, zrobimy sobie może małą osadę gdzieś tutaj. Jedną taką, wiecie. Dla zasady. I tam dla zasady ja nawet teraz buduję już sobie. W sensie to będzie małe coś, takie pici bidzi. Tylko i wyłącznie w jednym celu, aby jakby coś, jakby nie wiadomo co się wydarzyło w głównej części miasta, żeby to przetrwało i nasze miasto przetrwało. Takie coś już zawsze warto zrobić. O, no jest tutaj na górce nawet trochę, więc proszę bardzo. Dobra, i trzeba coś zrobić, żeby oni się chcieli tutaj budować. Jest jeden tylko na ten sposób prosty, a mianowicie dajcie im park. Dajcie im park, oni się będą chcieli budować. Trzeba tam jeszcze oczywiście wyciągnąć wszystkie pozostałe rzeczy, typu woda, prąd i tak dalej, no i drogę oczywiście. No ale to będzie trochę inna sytuacja, więc tak, tutaj sobie zrobimy podłączenie. To jest zrobione. Dalej woda, no to wiadomo, sobie się podłączymy stąd. 4000, dużo. Wspomagam, czekajcie, jeżeli mamy aż tyle pieniędzy, to my możemy spłacić tę pożyczkę, dobra. Świetnie. I wziąć ją ponownie, rzecz jasna, o to chodziło. Oho, i czy my tu w ogóle zdążymy dotrzeć? Dotrzemy, dobra. Teraz weźmy ją ponownie i zastanówmy się, ile potrzebujemy. 30 tysięcy. W teorii to jest niedaleko, w praktyce, no właśnie. Dobra, dajmy sobie tutaj jeszcze więcej podatków od naszych mieszkańców. No i co tu dużo mówić. Chcę puścić dzisiaj dwie linie autobusowe, więc na to pójdziemy. A mianowicie dobijemy na 30 tysięcy. Kupimy ten właśnie ten nasz budynek, w teorii teraz to zaczęliśmy zarabiać. I jak będą wyglądać nasze linie autobusowe? W sensie tak, po pierwsze tutaj będziemy się teraz budować. To jest nasz przyszły rejon, tu będzie handel, tu będą domki. Więc stąd to sobie tutaj zaczniemy przeciągać. Już wkrótce. Tu mam taki do odmierzania. Ja postawiłem ten budynek, znaczy tę safoję, kiedy była troszeczkę w wodzie, już jest nie w wodzie, ale ona będzie tutaj cały czas znikać.
Jakby też mamy wał oczywiście, który będzie nas chronić przed jakąkolwiek wylewką. Także tak to wygląda, no i co dużo mówić, tym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku, a dzisiaj chciałbym puścić jeden autobus, taki jadący stąd, główną drogą tędy do Przemysłu, robiący kółeczko jakieś. Drugą linię jadący po tej części i dojeżdżający stąd, tu i tu pewnie wracający do gdzieś tej części centralnej. No i jeszcze oczywiście jeden jadący tu gdzieś z centrum do naszego tutaj tej nowej części, tak, bo wiadomo, to będzie potrzebować. Swoją drogą, oni są strasznie daleko od głównej części miasta i my tu im zrobimy podłączenie w przyszłości. Także tak to wygląda. Mamy już w teorii jakiś wjazd do miasta, my go sobie pewnie później trochę przestawimy, żeby jakoś sensownie wyglądało, bo już mamy autostrady nawet. Także tak to wygląda, no i czekamy, no. 23 tysiące, w teorii jakoś ten czas biegnie i co jakiś czas coś tam się pojawia, że możemy coś nowego budować, więc nie powinno być aż tak w teorii, chociaż źle, ale zobaczymy. To jest City Skylines, czyli w sumie jest możliwe wszystko. Mamy 32 tysiące, więc możemy postawić sobie swojego. Zauważyłem, że trolejbusy się dopiero pojawiają od kolejnego kamienia milowego, co jest co najmniej dziwne, ale niech będzie. W teorii, gdybym był bardzo bogaty, gdzie nie jestem, można byłoby sobie zrobić tutaj promy. Nie wiem, jak one by tu pływały, bo nie mamy czegoś takiego, no ale mniejsza z tym. I tak mówiłem, że będą autobusy, więc i tak je będziemy teraz stawiać. Nasza pętla będzie się zaczynać w sumie tutaj i to będzie chyba nasz centralny punkt, skąd będzie się wszystko rozjeżdżać. Także teraz na pauzie, ponieważ mamy bardzo dużo tygodni w grze i chcę, żeby chociaż kolejny odcinek chwilę potrwał. Także puścimy sobie pierwszą linię autobusową jadącą prosto do tej dzielnicy. I czemu wy nie macie wody? I czemu wy nie macie wody? Aha, bo wody nam brakuje w mieście. To już mniej dobrze. Dobijmy do stówki może i to do 110. Dobrze, wracając do meritum, autobus zaczęliśmy. A nie, po prostu się usunął jak jeden przystanek i ja znikam. Dobra, tutaj jeden przystanek, tu drugi przystanek i wracamy pięknie naszą trasą autobusową z przystankiem tu, a czemu by nie, tutaj, no i tutaj. Dobra, teraz spójrzmy to, o czym ja mówiłem, czyli głównie ta linia, o właśnie ta. Tutaj, linia główna. Tędy, a jak się cieszą wszyscy. Się nie dziwię się, ja też bym się cieszył, jakby w końcu puścili pierwszy autobus na moim mieście. To jest co najmniej powody do radości bym miał. No tu byłoby dobrze połączyć się jakoś z tą linią. Żeby to miało jak się tutaj przesiadać ci mieszkańcy. Ale chyba lepszego patentu niż zrobienie przystanku tutaj. No, dojdą sobie najwyżej. Niech nie przesadzają. I tutaj sobie skręcimy tak, żeby trochę wjechać w tą dzielnicę. W sensie tak, do tej dzielnicy będzie trochę to wjeżdżać w dwie strony, tak? Więc na to nie będę na razie zwracać uwagi. Chyba. No, tak mi się wydaje, chociaż... Może niekoniecznie z drugiej strony ktoś będzie wjeżdżać. Dobra, to nie, to po prostu sobie wjedziemy i żeby przejechało przez kawałek naszego przemysłu, już dosyć duży. Czyli powiedzmy tutaj, tutaj, później tu do tej części, tędy. No i właściwie obejmiemy cały przemysł z taką trasą. Dobra. Tutaj znowu z tym przystankiem i tutaj się zastanawiam, bo najchętniej bym go puścił. Żeby tutaj wjechał, ale sądzę, że oni będą mogli sobie pochodzić i nie będzie to jakiś duży problem. No i dalej w tych samych miejscach możemy poprzestawiać im te przystanki autobusowe. Tutaj z dojazdem do handlu to oni na pewno będzie to mieć duże znaczenie tutaj dla wszystkich naszych ludzi. Dalej w tym rejonie sobie zrobimy pętelkę naszego autobusu. W sensie tak, ona jest całkowicie i wyłącznie dla mojego zadowolenia. Bo pętle nie są wymagane do budowy przy autobusach. Przy tramwajach i trolejbusach tak, przy zwykłych autobusach nie.
ale ja lubię, więc zbudujemy sobie. No, proszę bardzo. I tutaj dzięki temu to wszystko będzie już dla Was ulicą. To i to. Tu i tu z tym dojazdem. W przyszłości to sobie ulepszymy. Chociaż wiesz co, mamy trochę tych pieniędzy, możemy je spożytkować w dobrym celu. Dobra. To to jest ulepszone i teraz sobie pierwszy autobus spuścimy. Tu będziesz jechać stąd. Tutaj będziesz się komunikować z tymi. Tu zjedziesz sobie w dół, no i pojedziemy sobie tędy na początku. Później tu i tu zjedziesz w dół do tej części. Autobus będzie mieć ostre zakręty w tych miejscach, już to widzę. Naprawdę nie w tych miejscach ostre. I nie, tutaj sobie zjedziesz w dół. Tu dojedziemy. No i dojeżdżamy do naszego głównego miejsca, czyli tej pętli. I tutaj nie wiem. Nie, tak, musimy wjechać w pętlę, więc niech będzie. Tu z przystankiem i tu przystankiem. Dalej jedziemy tędy. Później do góry, tu na tym podjeździe zrobimy sobie przystanek, bo przecież nasze autobusy mają bardzo dobre hamulce. Wjedziemy tutaj do góry, tutaj do tej dzielnicy. Tu bym dał z dwa przystanki, może. O, tu jeden, tu drugi. Później tutaj na drugim dobrym hamulcu. Trzecim dobrym hamulcu. No, te autobusy to będą miały tutaj niezłą jazdę. No i później sobie już wrócimy dobrą, prostą trasą do tego miejsca. Tu będzie przystanek wspólny, bo nie chcę nic innego tutaj wprowadzać. No i mniej więcej w tych samych lokalizacjach przystanki w drugą stronę. Także cyk, cyk. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie puszczam tych linii osobno, żeby więcej miejsca zająć, to dlatego, że chcę, żeby ten autobus chociaż troszeczkę wyglądał jak w prawdziwym życiu. Nie jest to jakkolwiek użyteczne w ściskaniu. W sensie jest w pewnych kategoriach, ale tutaj tego nie odczujemy. Dobra, mamy trzy linie autobusowe, więcej jak dla mnie nie ma sensu budować. Zobaczmy sobie nasz pierwszy autobus, który za chwilę powinien wyjechać stąd. Funkcjonuje normalnie, czyli za chwilę zobaczymy sobie. I jak wyjedzie pierwszy autobus, to sobie przyjrzymy, czy już ktoś zaczął korzystać z naszych autobusów. Z tego możemy to zrobić już teraz. Dobra, widzę 7 osób i pierwszy autobus wyjeżdża. Już jest tutaj. Nie dziwi się. Tutaj nikogo nie ma. I tutaj są, jest jedna tu i dwie tu i jeszcze tutaj gdzieś daleko jakaś już jedna osoba czeka. Zresztą przy tym mieście, aby ci nasi mieszkańcy byli bardziej zadowoleni, a i tak z autobusów się nie zarabia, to mogę powiedzieć na samym starcie, moglibyśmy wprowadzić specjalny przepis na to. Ale nie możemy go wprowadzić. Szkoda. Zwiększa użycie transportu publicznego, dochodów z biletów. Chciałem zrobić darmową komunikację miejską, ale z tego co widzę, stiska nas na to nie pozwala. No dobra, nie to nie. Wsiadamy do pierwszego autobusu. O, widzę, że powoli wyjeżdża, wykręca się. No i jedziemy na miasto. Na sam koniec odcinka, jedziemy tutaj po okręgu. Słucham, ile osób korzysta z tego parku? No tak, powiedzmy, że całkiem nieźle. My w tej lokalizacji już pozostaniemy do końca tego scenariusza, bo mamy 95 tygodni w grze, zostało nam 25 i raczej, jeżeli nie spadnie nas masa meteorów, to chyba się tutaj już nic złego nie stanie. No tutaj w większości jesteśmy na dobrej drodze do wygnanej. Tak, byliśmy różne rzeczy. Pocztę trzeba jeszcze zrobić, ale to niestety będziemy dopiero zrobimy w kolejnym odcinku, bo urząd pocztowy kosztuje swoje, bo 6000, mamy niecałe 1500, mamy trochę ponad 1500. Dobrze, mam nadzieję, że taki odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Prawdopodobnie to będzie Industries, bo tego timelapse to jeszcze będę trochę robić. LiveX z destrukcji Mass Transit będzie w przyszłym tygodniu. Najprawdopodobniej. Cześć!